Ty się zawziąłeś i chcesz raptem iść razem ze mną na górę. No ty mnie jeszcze nie znasz, bracie Szwejku. Odpowiedział również z wielką powagą stary saper Wodiczka. Jak raz powiem, że z kimś idę, to tak samo jakby inny złożył uroczystą przysięgę. We dwóch znacznie bezpieczniej. W takim razie pójdź ze mną. Ale musisz postępować bardzo ostrożnie, żebyśmy sobie nie naważyli jakiegoś piwa. Szwejk i Wodiczka stali przed drzwiami mieszkania pana Kakonej. Słyszałeś już zapewne, kolego, że ostrożność jest matką mądrości. Drzwi się otworzyły i służąca zapytała ich po węgiersku, czego sobie życzą. Nem tu dom, rzekł wzgardliwie Wodiczka. Ucz się panno po czesku. Verstehen Sie Deutsch? A pisken dziebeczko? Also, niech panienka powie tamta pani, że ja chcieć z nią mówić, że jest list od jeden pan, co tu na korytarz. Ja się dziwię, że ty z taką pindą rozmawiasz. Z pokoju, z którego słychać było szczękanie łyżek i brzęk talerzy, wyszła znowu służąca i rzekła do Szwejka. Frau ist gesagt, że nie mieć czasu, jeśli coś jest, to dać mi i powiedzieć. Also,